coś zarobiście. Witajcie! Dzisiaj porządna robota i to najlepsza, jaką mogłem tu wykonać, słuchajcie. Znalazłem kolegę, który powiedział, że on to zrobi. Patrzcie, to jest próchno, tu następne jakieś, talerzówą przyjechał, tam słychać chyba jego ryk. Przecież tutaj nie ma żadnych szans, żeby tu coś się oparło tej talerzówce. Zobaczmy jeszcze tutaj. No idzie jak przecinek. Patrzcie, słuchajcie, nawet przez takiego pniaka przejedzie. No przecież to już tnie rozwala, niszczy. Patrzcie, to przecież to teraz jak dostało powietrza, to zgnije jak nic. Ale poszedł skubaniec. Taką robotę to mi się podoba. Ja myślałem, że z tymi pniakami będzie problem. No to może dla 60 będzie problem, a nie dla tego smoka. Idziemy zobaczyć, jak on to tłucze. Kurde, to za godzinę to tu będzie zrobione. Słuchajcie, tak głęboko to bierze. Rzeczywiście, on tam ma talerze, mówi, że 60 cm. Jest lepiej niż przeorane. Ależ pachnie pięknie ta ziemia. No ludzie, słuchajcie, wiecie co? Aż się nie chce w ogóle nigdzie za granicę jeździć. Wziąłbym tu namiot, rozbił i tu został. No i patrzcie, tu był pniak. No. Wziął go, wydłubał. Zmielił. I po pniaku. Tego pewnie też zaraz trafi. Ale super temat. Kurde blade, ile to roboty od razu jest. Żebym wiedział, żebym go wcześniej znał, to bym kurde od początku to zrobił. A tak to ja nie wiedziałem, że on ma taki sprzęt. Tego Fenda 140 koni, on się do tego najlepiej nadaje. Potem to już będzie łatwo to wszystko ogarnąć. Chodź, idzie tam jak trzeba. Świetny temat. I talerzówa porządna na dwa wałki równe. No świetnie, no nie mam co powiedzieć nawet. Nie spodziewałem się takiej roboty. Ale ekstra, normalnie fantastico. To teraz mogę spokojnie jechać do roboty. On pewnie po tym też przejedzie chyba. Zaraz zobaczymy, bo teraz, czy
Czy tu podniesie? Tego nie będę zbierał, bo to słuchajcie, to struchleje jak nic. To w tym roku już tego nic nie będzie. Ziemia ładnie pachnie. Nie wiem, wy się znacie lepiej ode mnie, ale to może być czwórka, bo tam mam, gdzie piachy są, to widzę, że to są piachy, to będzie piątka, szóstka, a ta jest taka czarna dosyć. Idzie, kurde blady, to jest niemożliwe. O, patrz, patrz, tam wszystko co tylko, ja pierdzielę. Nie ma litości. To ja rozumiem. A ja tu chciałem sprzątać. Ciekawe po co. Wszystko mieli. To jest talerzówa. Ciekaw jestem, czy tamtym dużym bym taką robotę zrobił z tą talerzówką, bo ona tamta może źle ustawiona i dlatego nie chciała tak iść. No też no macie. Przed chwilą był cały, a tu już jest pokrojony. Tutaj te badyle odrastają, nie wolno im pozwolić na to. To trzeba, to nie ma prawa wyrastać. Patrzcie, gdzie on jedzie, ja pierniczę. Nie wierzę, że on to robi. Patrzcie, kurde blado, on w te krzoki największe jedzie. Tam, gdzie trzeba było wszystko sprawdzić. Mówię, nie wiem, czy tam pniaki, czy nie. Coś zostało, idzie. Kurwa, nie wierzę. Zobaczcie, co on tu kurde blade robi. Słuchajcie, to jak tak, to widzę, że to jest kurde blade chłopak, wie co robi. Zna się na rzeczy. Ja wam powiem tylko tyle, że ja już wiem, z kim ja będę współpracował tutaj na polu. Patrzcie, był pniak, nie ma, tego nie ruszy, bo ten jest dobra za duży, ok, on tam może zostać, ale tutaj to mielonka, no jestem, muszę wam powiedzieć, bardzo zadowolony, rewelacja, trzeba będzie chłopakowi coś porządnego przywieźć z Niemiec. Swoją drogą trochę to farsa, bo co można z Niemiec porządnego przywieźć? Ale tak się mówi, no. Patrzcie, no przecież wszystko powyskakiwało.
pniaków nie ma. Ja się tutaj martwiłem, że coś się będzie, żeby nie miał stresu, a on to wziął i zmienił. On to wszystko wziął i zmielił. No ja jestem w szoku. Trzeba mu rzeczywiście. Nie ma dla tego ciągnika jakichś przeszkód, widzę. Zupełnie żadnych. Mielone. Idziemy tam, słuchajcie, taka relacja, to chyba według mnie, z efektu, patrząc pod kątem efektów, to jest to najlepszy z moich filmów chyba. Prawdziwa robota porządna. To jest to. I to jest to. Idziemy jeszcze tam zobaczyć. Idziemy tam zobaczyć, jak to wygląda. Ale tak to słuchajcie, to ja naprawdę mogę spokojnie jechać do roboty. Pniak podniesie ją chyba. No. I dalej. Dobrze zrobił. Świetnie. Już się bałem, że wjedzie tą talerzową w ten pniak wielki. Słuchajcie, tu wszystko lata po prostu. To się nie ma. On się nie pierdzieli. No i to jest właśnie to. Kita i tyle. Patrzcie, jak to wygląda. Były pniaki. Nie ma pniaków. Przez takie grzmoty przejeżdża, nic się nie czai. Rewelacja. Tam już patrzcie, zaraz będzie czyste pole. Ja już mam plan. On, słuchajcie, to zrobi teraz tak. Potem zrobi to na poprzek. Nie wiem, czy on ma ten sam plan, co ja. Ale to jest rewelacja. Tu jakieś leże było czyjeś, ewidentnie widać, nie wiem, śladów nie ma, czy sarny, czy dziki, nie o to chodzi. Zobaczmy, zorientujmy się, co to za gleba. Tutaj tak, to może być piątka. Nie pachnie, nie pachnie tak jak tamta, ale to może być piątka, zobaczcie, kurde blade, tutaj o, widzicie? Takie korzenie.
Wziął to, obciął, wywalił, tam już jest. To on to wszystko, kurde, tutaj zmieli. No tego nie zmieli, bo to jest suche. Suche to by pękło, poszło, ale ja to... Nie, szkoda ciągnika. Ale tutaj to on to wszystko zmiażdży. Tam już, kurde, bombarduje. O, takie atrakcje. Czekajcie, bo tu są takie dwa pniaki, ja to mu zabiorę. Tego zostawił, dobrze zrobił. Matko boska, to tam ino drzazgi, jak to się mówi. No i czysto. To jest to. To jest to, o co chodziło mi od samego początku. Patrzcie, potrzaskane, porwane, takie pniaki wyskakują, a to już jest próchno. I o to chodziło, o to chodziło, słuchajcie. Od samego początku. Ale tutaj widzicie, bo to jest już dobrze zrobione, pocięte, pokruszone, ale jeszcze to trzeba jeszcze raz przejechać, widzę. Te jeżyny też stąd, bo to jest masakra. Tam jedzie. No to jest naprawdę, to jest robota. To jest robota. To teraz ja jak wyjadę tu 60, to będę mógł robić już takie rzeczy, które są, są pod to, co mnie najbardziej interesowało. Patrzcie, kurde blade, tam już jest czysto. Przyjechałem tutaj, słuchajcie, żeby to zobaczyć tuż przed wyjazdem. No i co ja mam wam powiedzieć? Perfekcja! Rewelacja! Rewelacja, dosłownie! Jeszcze raz to przejedzie. Jeszcze raz to całe przejedzie, słuchajcie. A potem ja wjadę na to ciężką broną.
pniaki powyskakują, powydłubuję, na przyczepę powrzucam. I co? I co właśnie? I co dalej? Ała! A te jeżyny skubane, one mają kolce. Nie zauważyłem. Patrzcie, normalnie wiosna. Widzicie? Wszystko rusza. U sąsiada widziałem dzisiaj krokusy, sasanki, stokrotki i jeszcze jakieś inne. Szkoda czasu. No i taki ciągnik duży, on jest potrzebny właśnie do takiej roboty, a potem to już na luzie. Ludzie kochani. Nie ma litości. No to jest... To jest jak czołg. No co, że gałęzie? No daj ta spokój. Co za taką gałązką? Że pniaczek? Że tu jakieś? Ała. No autentycznie